Apostoł Paweł powiedział, iż zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Triduum paschalnym to wspomnienie wypełnienia Bożych obietnic ratunku dla grzesznej ludzkości w Jezusie, Synu Bożym, w Jego męczeńskiej śmierci i zwycięskim zmartwychwstaniu. Po to przyszedł na świat, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jego śmierć na krzyżu, ale potem i mocarne zmartwychwstanie jest wspaniałą, dobrą nowiną dla zgubionego grzesznika, który właśnie dzięki śmierci Chrystusa, Jego przelanej krwi, może przez wiarę być uwolniony od kary za grzech, dostąpić odpuszczenia grzechów oraz przyjąć zbawienie, jakie On dla nas wyjednał na drzewie krzyża. Sięgnijmy raz jeszcze do tekstu Słowa Bożego, mówiącego o ostatnich chwilach życia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chcę czytać z Ewangelii Jana z 19 rozdziału, począwszy od 28 wersetu. Potem Jezus, widząc, że już wszystko się wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. A stało tam naczynie pełne octu, wyłożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. Gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby więc ciała nie pozostawały przez sabat na krzyżu, albowiem dzień tego sabatu był uroczysty, Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. A gdy podeszli do Jezusa i ujrzeli, że już umarł, nie połamali goleni jego, lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok jego i zaraz wyszła krew i woda. A ten, który to widział, dał o tym świadectwo, a jego świadectwo jest prawdziwe i on wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. To bowiem się stało, aby się wypełniło pismo: kość jego nie będzie złamana. A na innym miejscu mówi pismo: zobaczą, kogo przebodli. Egzekucja przez ukrzyżowanie nie tylko była najokrutniejszą torturą i karą śmierci, jaką człowiek może człowiekowi zadać. Była to też najbardziej haniebna kara, przeznaczona dla najgorszych przestępców, niewolników, ludzi wyjętych spod prawa. Dla Żydów zgodnie z zakonów przeklęty był człowiek wiszący na drzewie. Ludzie skazani na ukrzyżowanie przez wiele godzin przeżywali niewyobrażalne cierpienia związane z powolną śmiercią, doświadczając okrutnych męk. Przybici do krzyża, zawieszeni i uginający się pod ciężarem swego ciała w skwarze piekielnego żaru słońca na oczach szyderczej gawiedzi, wolno umierali. To umieranie czasem trwało kilka godzin, a czasem nawet kilka dni. Przyspieszyć ich śmierć, a tym samym skrócenie ogromnego cierpienia, niczym wybawienie, mogło być połamanie goleni. Wtedy zgon następował w kilkanaście minut. Właśnie dwom złoczyńcom, wiszącym razem z Jezusem, połamano golenie. To była prośba Żydów skierowana do Piłata, ponieważ był to dzień przygotowania, a zbliżający się sabat był sabatem uroczystym. Żydzi nazywali ten dzień sabat sabaton i chcieli, by zbliżające się święto ciała nie wisiały na krzyżu. Jak na ironię, było to święto Paschy, kiedy to każda rodzina zabijała baranka i kiedy podczas uczty paschalnej wspominano dzień wolności i wyjścia z niewoli Egiptu. A tam na Golgocie umierał Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Z przekazów i opisów Ewangelii widzimy, jak fizycznie cierpiał. Oprócz gwoździ wbitych w ręce i nogi, korona cierniowa. Głos wybudowujący się z ust Jezusa: pragnę, był rozpaczliwym wołaniem z powodu fizycznego pragnienia chociażby kilku kropel wody. Odpowiedzią na to pragnienie była podana gąbka nasycona octem.
to jedno z szyderstw pod jego adresem. Śpiewamy też w jednej z naszych pieśni o cierpieniach Jezusa. Za winy ojców i nasze stałeś się Barabaszem, choć nigdy grzech nie splamił cię. Jak owca na rzeź prowadzona milczałeś, gdy na ramionach przyszło ci dźwigać ciężar win. Ciągle za mało było im, kiedy słyszeli bólu krzyk. Nie pamiętali tego, gdy krzyczyli: królem bądź tam ty. Teraz zabakło tak wielkich słów. Wokoło wrogi szydził tłum, krzyczeli: skoro jesteś Bogiem, uczyń cud. A w czasie jego procesu, jak pisze ewangelista Mateusz, zdjęli z niego szaty i przyodziali go w płaszcz szkarłatny i upletli z ciernia koronę i włożyli na głowę jego, a trzcinę dali w prawą rękę jego i upadając przed nim na kolana, wyśmiewali się z niego i mówili: bądź pozdrowiony, królu żydowski. I plując na niego, wzięli trzcinę i bili go po głowie. Potem związali mu oczy i bito go w twarz, szydząc: prorokuj, kto cię uderzył. Teraz pod krzyżem tłum naśmiewców przypatruje się jego powolnej śmierci. Ewangelista Mateusz pisze: a ci, którzy przechodzili mimo, bluźnili mu, kiwali głowami swymi i mówili: ty, który rozwalasz świątynię i w 3 dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym, i stąp z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego i mówili: innych ratował, a siebie samego ratować nie może. Jest królem izraelskim. Niech teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niech on go teraz wybawi, jeśli ma w nim upodobanie, wszak powiedział: jestem Synem Bożym. Tak samo urągowali mu złoczyńcy, którzy z nim razem byli ukrzyżowani. Żołnierze zaś, zdarszy z niego szatę, nie chcieli jej rozcinać, dlatego rzucali losy, do kogo ona ma należeć. Kiedy zaś otrzymali rozkaz od Piłata zakończenia egzekucji, podeszli do 2 skazanych złoczyńców i połamali im golenie. Nie wiedząc nic o proroctwach Starego Testamentu, Jezusowi nie połamano goleni zgodnie z proroctwem, aby się wypełniło pismo: kość jego nie będzie złamana. Natomiast włócznią przebito jego bok. W ten sposób inne proroctwo Starego Testamentu wypełniło się, jak powiada Zachariasz: zobaczą, kogo przebodli. Jan, opisując śmierć mistrza, napisał: a gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się, i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Jakże potężne i donośnie, nie tylko pod krzyżem, ale i w całym niebie musiał zabrzmieć ów ostatni okrzyk Jezusa: wykonało się! Wykonał się wielki Boży plan zbawienia. Pan Jezus wziął na siebie nasz grzech. Nikt nie musi być potępiony z powodu własnego grzechu, gdyż karę za grzech wziął na siebie Boży Syn. Jego śmierć jest ratunkiem dla tych wszystkich, którzy uwierzą i na dowód swej wiary dają się ochrzcić. W ten sposób stajemy się ludźmi wolnymi od kary, a jednocześnie Bóg usynawia nas i gwarantuje nam wieczne zbawienie w Jego Królestwie. Ewangelia powiada, iż z przebitego boku Jezusa wypłynęła krew i woda. Tę scenę musimy kojarzyć z początkiem Biblii. Z boku Adama została wzięta Ewa, matka wszystkich żyjących. Ewa nie musiała powstawać z prochu ziemi jak Adam, ale była jego cząstką, kość z kości jego. Była wzięta z jego boku w czasie snu Adama. Ona tam już była, czekając na odpowiedni moment, kiedy z jego rozciętego boku wyrosła, jakby z boku drzewa wyrastają gałęzie czy świecznika ramiona. Ponad 2000 lat temu ojciec wyjawił synowi jego oblubienicę. Rozpostarł jego ramiona na drzewie krzyża, aby dosięgnąć jego piersi. Zesłając głęboki sen, rozciął jego bok, aby przyprowadzić mu jego małżonkę. Z boku Jezusa rodzi się Kościół. Nasze życie bierze się w jego śmierci. Z boku Jezusa wypłynęła krew i woda. Krew symbolizuje wieczerzę pańską, woda symbolizuje chrzest. Moc chrztu jest tylko w śmierci Jezusa, a znaczenie wieczerzy pańskiej jest tylko w ofierze Jezusa.
Przypatrzmy się więc na Jezusa. Z Jego śmierci bierzemy życie. Te dwa obrzędy, wieczerza i chrzest, ukazują głębię Bożej Ewangelii. Krew Jezusa płynąca z Jego boku oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Podczas ostatniej wieczerzy, podając uczniom kielich, podziękował i rzekł: pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. On wypił za nas kielich goryczy, kielich gniewu Bożego. Nam natomiast pozostawił kielich błogosławieństwa i kielich radości, kielich nowego przymierza, powiadając: czyńcie to na pamiątkę moją. Przystępując do stołu Pańskiego, wspominamy Jego zastępczą śmierć. Drogi bracie, droga siostro, On zmarł za mnie i za ciebie. Ewangelista zaznaczył, że kiedy Jezus w wieczerniku wziął chleb i kiedy wziął kielich, podziękował. To ważny szczegół wieczerzy. Komu dziękował? Uczniom? Nie. Czy sobie samemu? Również nie. Dziękował swemu Ojcu za to, że ten umiłował świat, że sprawił ratunek dla grzesznego rodzaju ludzkiego w swoim umiłowanym Synu, w Jego przelanej krwi. Dlatego też wieczerzę nazywamy Eucharystią, to znaczy dziękczynieniem. Natychmiast pojawia się tu pytanie, które dzisiaj możemy postawić sobie nawzajem. Czy jesteś uczestnikiem dziękczynienia? Czy krew Jezusa obmyła i zmazała twoje grzechy? Czy z twoich ust i serca dziś płynie wdzięczność dla Ojca w niebie i Jego Syna Jezusa Chrystusa? Zdolni do zaniesienia dziękczynienia są jedynie ci, którzy za apostołem Pawłem mogą powtórzyć słowa: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał siebie samego za mnie. Którzy ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami swymi, a teraz żyją i postępują według Ducha Bożego. Dziś Bóg przyprowadza każdego z nas pod krzyż Jezusa. Czy jesteś tylko gapiem, czy obserwatorem, czy może nawet tym, który szydzi i nie dowierza, że ten wiszący na krzyżu prawdziwie jest Synem Bożym? Czy jesteś obojętnym i lekceważącym tak wielkie zbawienie, czy też upatrz na kolana, pochylisz swoją głowę, by rzec: dziękuję Ci, Ojcze, za Twego Syna. Dziękuję Ci, Panie, że umarłeś za mój grzech. Czy pozwolimy Mu, by nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi? Do uczniów swoich Jezus powiedział: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Myślę, że to pragnienie w sercu Jezusa jest do tej pory. On chce z nami wieczerzać, chce mieć społeczność, chce gromadzić nas przy stole Pańskim. A my wszyscy obmyci Jego krwią, spożywając chleb i wino, czynimy to na pamiątkę Jego śmierci, aż przyjdzie. Kiedy został ugodzony włócznią, z Jego boku wypłynęła krew. Ale nie tylko krew, również z przebitego boku wypłynęła woda, krew i woda, woda i krew. To wymowne symbole. Tak musimy być obmyci krwią Jezusa Chrystusa. Tak też musimy być obmyci na ciele wodą czystą. Autor listu do Hebrajczyków pisze w ten sposób: mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest poprzez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. To jest Boży plan ratunku dla każdego z nas. Obmyci przez krew, obmyci przez wodę. Droga do świątyni Bożej prowadzi przez krew i wodę. Ten obraz widzimy już w budowie przybytku, namiocie zgromadzenia. Wchodząc na jego dziedziniec, najpierw napotykamy ołtarz, na którym zabijano i składano w ofierze Panu zwierzęta. A potem za tym ołtarzem, przed wejściem do świątyni, stała miedziana kać napełniona wodą do rytualnych obmywań. Każdy kapłan,
który chciał wejść do świątyni, musiał najpierw złożyć ofiarę, przerywając krew zwierzęcia, ale potem musiał obmyć się wodą czystą w kadzi miedzianej. My dzisiaj nie musimy składać ofiar ze zwierząt. Nasz Pan złożył ofiarę doskonałą. Pismo Święte powiada, takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował siebie samego. Dziś droga do niebiańskiej świątyni prowadzi również przez krew i wodę. Wiedziałeś o tym? Nie naszą krew, ale krew Jezusa Chrystusa. W dniu wylania Ducha Świętego, kiedy apostoł Piotr przemawiał do tłumu zebranego w Jerozolimie, wypowiedział wspaniałą obietnicę. Powiedział mianowicie, wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będziesz. Będzie. Należysz do tych ludzi? Należysz do tych ludzi? Kiedy zaś o Jezusie mówił, iż Bóg uczynił go Panem i Chrystusem, a którego oni ukrzyżowali, byli poruszeni do głębi i pytali apostołów, co mają czynić. Modlę się dzisiaj o to, abyś i ty, i ja, byśmy byli poruszeni Bożym Słowem, poruszeni tym nabożeństwem, tym, co słyszymy. Co mamy czynić? Piotr opowiada i daje prostą radę. Upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Upamiętać się, to znaczy przyjść z wyznaniem swoich grzechów pod krzyż Jezusa. W pokucie swego serca prosić Go, by Jego krew obmyła wszystkie grzechy, a On przekonuje, ten, kto do mnie przyjdzie, tego, kto do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz. Upamiętanie się jest pierwszym warunkiem zbawienia. Dalej Piotr powiada, niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. Nasze upamiętanie i wiara w Jezusa musimy publicznie wyznać właśnie poprzez chrzest wiary. To jest to obmycie wodą czystą, to jest to przejście przez wodę. Woda i krew płynąca z boku Chrystusa jest dla nas ratunkiem. Gdyby nie Jego śmierć, nigdy nie moglibyśmy być zbawieni. Czy jednak w dniu Pięćdziesiątnicy wszyscy słuchacze skorzystali z owego daru łaski Bożej? Dzięki Bogu za tą liczną rzeszę 3000 ludzi, która poprzez wiarę i chrzest została włączona do żywego Kościoła. Lecz byli tam tacy też, którzy zachowali się w stosunku do uczniów drwiąco i komentowali tę sprawę, młodym winem się upili. Zawsze, kiedy bywa zwiastowana Ewangelia, obserwujemy dwie reakcje. Jedni przyjmują, inni drwią i odrzucają Boże wezwanie. Tak jest do dzisiaj i pewnie będzie jutro. Szczęśliwy jest jednak człowiek, który zaufa Jezusowi, który ogłosi Go swoim Panem i Królem. Zwycięstwo Jezusa na drzewie krzyża jest również udziałem każdego, kto staje po Jego stronie. Apostoł Jan napisał tak, bo wszystko, co narodziło się z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? On jest tym, który przeszedł przez wodę i krew. Jezus Chrystus nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi, a Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą, albowiem trzech jest świadków, Duch i woda i krew, a ci trzej są zgodni. Chrystus przeszedł przez wodę i krew. On nie potrzebował chrztu, ale dając nam przykład, dał się ochrzcić. On też poszedł na krzyż, przelewając krew, byśmy my byli wolni od kary za nasz grzech. To z Jego boku wypłynęła krew i woda. A teraz Jan pisze, że mamy trzech świadków. To jest Duch, woda i krew. Faktycznie to tylko Duch Święty może przekonać człowieka o jego grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Tylko Duch Święty może wskazać nową drogę poprzez krew i wodę. Gdy diabeł, zwany oskarżycielem braci, będzie chciał oskarżać na sądzie ostatecznym dziecko Boże,
Wtedy Duch Święty, jako jeden ze świadków, będzie świadczyć, iż jesteśmy świątynią, w której On zamieszkuje. A potem nastanie inny stan i stanie następny świadek. Ma na imię krew Chrystusa. Ona będzie świadczyć, iż nasze grzechy zostały oczyszczone. Będzie też i trzeci świadek, woda. Ten przypomni datę, kiedy przeszliśmy przez kąpiel odrodzenia w wodzie chrztu. Ci trzej świadkowie są zgodni. Drogi przyjacielu, czy zastanawiałeś się, kto ciebie będzie bronił, kiedy staniesz przed Bożym obliczem? Kto będzie cię bronił? Czy będziesz mógł powołać owych trzech świadków na swoją obronę? Popatrz, jest źródło, skąd na grzeszny świat płynęła święta krew, by zetrzeć grzechu każdy ślad, przejednać Boży gniew. Dla kogo ona płynęła? Refren tej pieśni powiada: i dla mnie płynie krwi tej zdrój i mnie uzdrawia on, bo za mnie także Zbawca mój męczeński poniósł zgon. Czy dzisiaj jesteś gotowy powiedzieć: i dla mnie płynęła ta święta krew i ona obmyła każdy mój grzech? Oby tak się stało. Amen.